Cześć! W dzisiejszym filmie zabieram Was na profesjonalną analizę kolorystyczną mojej osoby, mojej twarzy, mojego profilu kolorystycznego. Dla tych z Was, którzy nie wiedzą, czym jest analiza kolorystyczna, jest to proces, który pomaga określić, jakie kolory najlepiej współgrają z naturalnym wyglądem osoby, podkreślając jej urodę i maskując ewentualne niedoskonałości. Jest to narzędzie, które może znacząco ułatwić dobór odpowiednich ubrań, makijażu i dodatków, tworząc spójny i harmonijny wizerunek. Analiza kolorystyczna to ustalenie cech urody, tak aby dobrać do niej kolory o tych samych parametrach, co diagnozowana uroda. To proces, który pozwala rozpoznać urodę pod kątem dominującej temperatury, waloru, kontrastu. W efekcie dokładnie taki walor, kontrast i temperaturę, jak ma osoba poddawana diagnozie, powinna mieć rekomendowana paleta kolorów. To jest coś, co chodziło mi po głowie od około półtora roku i wczoraj spontanicznie podjęłam decyzję i umówiłam się na dzisiaj na wizytę. Po co to robię? Po to, że ostatnie 7 lat mojego życia chodziłam w platynowym blondzie i tam dobranie ubrań pod moją kolorystykę było bardzo proste. Chodziłam głównie w niebieskich i różowych, bardzo jasnych, pudrowych, pastelowych odcieniach. Wyglądałam w nich po prostu obłędnie, jak królowa śniegu. Natomiast półtora roku temu wróciłam do naturalnego koloru włosów. Wiem, że zamierzam przy nim na stałe zostać, nie chcę się już farbować. I tutaj cały mój profil kolorystyczny zupełnie się zmienił. Już nie wyglądam ładnie w niebieskościach, już nie wyglądam tak ładnie w pastelach. Na pewno wiem, że służą mi już ciemniejsze kolory. I taka analiza to jest takie moje małe marzenie, które chcę sama dla siebie po prostu spełnić, oddać się komuś, kto profesjonalnie się tym zajmuje, widzieć naocznie, zobaczyć. Was również zabieram, żebyście mogli to zobaczyć. Biorę również swoją kosmetyczkę do kolorystki, ponieważ będziemy oglądać moje kosmetyki i sprawdzać, czy to są kosmetyki, które mi służą, czy nie są za ciepłe, czy nie są za zimne, czy nie robię sobie nimi więcej krzywdy niż pożytku, mimo że makijaż głównie maluję tylko oczy, tak jak teraz, to jednak chciałabym tą wiedzę na przyszłość mieć. Co jest bardzo ważne, analizę kolorystyczną robi się raz w życiu, bo nasz profil kolorystyczny, nasza skóra nigdy się nie zmieni. Ja wiem, że moja skóra to jest skóra ze skłonnością do zaczerwień, ponieważ jestem pitą. Te wszystkie czerwone kropki, które są na mojej twarzy, one sprawiają, że zdecydowanie lepiej mi jest w chłodnych odcieniach. Ale mam też pomarańczową sukienkę, w której uważam, że wyglądam fenomenalnie, więc biorę moje ulubione sukienki tam i będziemy sprawdzać. A po wszystkim zrobię osobne, szersze podsumowanie i powiem Wam, jakie są moje wrażenia i ile taka usługa mnie kosztowała. Także nie przedłużając, chodźmy, bo za pół godziny mam ustaloną moją wizytę. Taka analiza kolorystyczna składa się z trzech bazowych elementów. Pierwszym z nich jest ustalenie indywidualnego typu kolorystycznego, głównie za pomocą takich tablic, a następnie przechodzi się do przymierzania różnych kolorów, różnych kontrastów i różnych odcieni, aby znaleźć idealną paletę dla siebie. A na końcu cała ta wiedza jest ugruntowana w jedną spójną całość. No właśnie, że, czyli ja już to by pasowało, gdybym była platynką. To takie mi pasowało, mam wrażenie, wtedy bardzo. Ale dalej nie, no nawet jak, nie, jak próbuję nie widzieć Twoich włosów, to dalej wydaje mi się, że nie są harmonijne ze sobą Twoją te kolory. Bardzo, bardzo dobrze. No i tu widzisz, momentalnie widać, nie, że te kolory by Cię zdominowały. Ale widzisz, ale gdybym miała tylko na tych ramach się skupić, to tutaj bym była bliżej, tak? To jest cieplej w ogóle. Ładniej wygląda tutaj. Ona się tutaj w tej konkretnej ramie, ona się robi taka lekko opalona. Tutaj to nie jest, ona nie reaguje mocno, ale wydaje mi się, że tutaj jest taka zdrowsza opalona. Tutaj jest troszeczkę bardziej szara. Troszeczkę. To nie są, bo widzisz tutaj ta temperatura nie gra podstawowej roli, prawdopodobnie. I to jest trochę za żywo, nie? To widać, nie. Że jest tak tutaj... Straczka, straszna. Całkiem mi się podoba temperatura tych kolorów. One są ciepłe, tak? Wszystkie te, które tutaj mamy, są ciepłe, ale one są troszeczkę za mocne. Tak, które za dużo jest w niej życia. A tu? Mhm. Ojej. No i co powiesz? No fajnie. No pięknie wychodzi jest. Wszystko pięknie na jest. Jest pełna harmonia. To się nazywa harmonia. Że widzisz, jest takie piękne połączenie, ale nie ma takiej, nie ma czegoś, co się zdarza, kiedy masz nieodpowiednią, zwłaszcza temperaturę koloru, że twarz się tak jakby chce zlać z tym kolorem.
Tu jest harmonia, ale nie ma takiego nieprzyjemnego połowu. Taki leśny, on nie jest tutaj zły. Żeby też jakby wyjdziesz, jakbym chciała, żebyś wyszła stąd z taką idealną twoją paletą, ale żebyś się też trochę nauczyła, tak? No, tak, on jest spoko. Ja powiedziałam na początku, że on mi się nie podoba. Bo on jest rzeczywiście tak w porównaniu na przykład do tej oliwki, którą uważam za taki już taki wyznacznik twojej najlepszości. Jest troszeczkę za mocny, wiesz? Ale tylko o jeden krok za mocno. To są jej kolory, a nie twoje, prawda? Mm-hmm. Tu jest, dlaczego? Tu jest za dużo ciepła. Tu już ta taka dominująco żółto-złota tonacja, ona cię przytłacza trochę, tak? Mm-hmm. Ona cię przytłacza. To jest za zimne. Tak, i tak. I trochę też za jasne. Widzisz, on się też. Wiesz, co się robi? To już tak wyglądasz w takim aqua niebieskim, wyglądasz, jakbyś tak się na sen szykowała, w takiej głupiutkiej piżamce dla dziewczynki. Chociaż ten kolor jest świetny. Trochę, za jasne. Wiesz co, i też troszeczkę za żółty. To już dla ciebie ten poziom ciepła w tym kolorze już troszeczkę cię zaczyna dominować. Ale sprawdźmy ten. To jest ten, co mówiłam, że będzie dla mnie? No. Piękny. Taka koralowa, jasna koralowa czerwień, ale bardzo szara, taka bardzo, bardzo stonowana, wyszarzała, przepięknie. Nie, no to też taka piżama party. Widzisz, że przejęłaś moje skojarzenia. To też za zimne. Ten też dalej jest taki, też dosyć jasny do tego. To jest petrol. Och, piękny. Też go troszeczkę rozjaśnimy. Nie teraz, bo porażka. Przed chwilą powiedziałaś, że jest dobrze. No ale widzisz, ale w porównaniu z tamtym już widzę, że nie to jest się dobrze. To jest relatywizm kolorowy, ale wiesz co, dlatego trzeba czasami po 3 razy wrócić. Czysta biel? No jestem blada w niej. Tak, taka wyprana się robisz. No to, jest, to też jest, nie. Ona jest złamana, ale w szarościach jest. Od razu. Ślicznie, nie? Zdrowie się pełna, pełna harmonia, przepięknie. Twoja biel jest taka zarzucona, lekko. Jeszcze przymierzymy ekry, żeby się przekonać. Powiem ci coś, na co patrzę. To jest pomarańcz, który jest ciepły, ale nie jest to krzykliwy. To jest pomarańcz, który my tu mamy. Bo to jeszcze nie powiedziałyśmy o tym. A chciałabym chociaż, wiesz, parę zdań powiedzieć o kontraście. Że to nie są nie tylko dobre wzory dla ciebie, ale dobry poziom kontrastu. Bo przy twojej zgaszonej urodzie niedobrze jest łączyć. Na przykład biały i czarny, tak, bo ja się zgubię w tym, rozumiem. Dokładnie, że ten kontrast jest wtedy za duży. W beżu brązach możesz się pomalować tak na taki daily make-up, tak? Taki naturalny. Wszystkie te tak. Takie coś na przykład kupiłam, nie? Idealne. No właśnie tak mi grała, a ja myślałam, że ja jestem na nią za ten. Tutaj to, o, na przykład, już może być za ciepło dla ciebie, ale tutaj masz jeszcze dobre rzeczy. Tutaj to wszystko, co ruszyłaś, to jest też wszystko bardzo dobre. Czyli instynktownie wybrałam po prostu dobrze, bo mi oko bardzo się tak widziałam, że otwierało mi się. Cześć, witam Was 2 dni po mojej analizie kolorystycznej. Dopiero teraz miałam czas, żeby usiąść i chciałabym nagrać krótkie podsumowanie i opowiedzieć trochę o tym, czym dla mnie ta analiza kolorystyczna była i co mi dała. Ja na ten temat analizy kolorystycznej trafiłam w ogóle kiedyś w internecie. Jest bardzo dużo właśnie nagranych takich sesji i zaczęłam się nad tym zastanawiać właśnie jak wróciłam do mojego naturalnego koloru włosów, ponieważ jak byłam blondyną, platynową, to pasowało mi wszystko, co było jasne i chłodne. Natomiast jak już zaczęłam wracać do swojego koloru, no to naraz na przykład zaczęłam nosić pomarańczowe sukienki, których nie nosiłam. Ubrania, w których kiedyś czułam się dobrze, przestałam nosić, bo nie czułam się w nich dobrze. Równocześnie jak w sklepie przymierzałam jakieś ciepłe odcienie, też miałam wrażenie, że cała moja cera robi się bardzo czerwona. Sama poprzez internet, poprzez wiedzę z internetu określiłam siebie jako typ kolorystyczny lato, co okazało się być błędne i bardzo mylące. Ja na mojej sesji dowiedziałam się, że jestem tak zwany soft autumn, czyli taka miękka, zgaszona jesień. I okazało się, że mój typ urody jest ciepły, a nie zimny, tak jak zawsze myślałam. I że pasuje do mnie wszystko, co jest nudziakowe, kremowe i zgaszone i nisko kontrastowe. To, co do nas pasuje, to jest dokładnie odzwierciedlenie jakby nas, naszego typu urody, czyli włosy, ubrania, makijaż powinny być dokładnie takie same, jaki jest nasz typ urody. O, oczywiście od razu mówię, możecie sobie nosić co chcecie, jak chcecie. Ja miałam silną potrzebę takiego zadbania o siebie, dowiedzenia się czegoś o sobie.
Więc na moją analizę kolorystyczną ja wzięłam także moją kosmetyczkę, pokazałam moje kosmetyki, więc moje kosmetyki muszą być wszystkie nudziakowe, delikatne. Mój typ urody jest taki bardzo nisko kontrastowy, więc wszelka pstrokacizna, wszelkie kolory zimne po prostu gasiłyby moją urodę. Co mi to dało? No dla mnie ta analiza kolorystyczna była czymś niesamowitym. Ja wreszcie wiem i mogłam naocznie, w dobrym świetle sprawdzić wszystkie kolory, jakie do mnie pasują. I zresztą wszystkie te kolory dostałam w PDF-ie po sesji na mojego maila. Mogłam zobaczyć, w czym wyglądam dobrze, w czym moja cera jest wyraźna, w jakich ubraniach, w jakich kolorach ja wyglądam dobrze, ja wyglądam zdrowo, ja wyglądam żywo. Miałam problem z samodzielnym określeniem tego i mega się cieszę, doceniam ludzi, którzy się w czymś takim specjalizują. Ja jestem ajurwedyjską pittą i głównym zmysłem pitty jest wzrok, dlatego całe życie zajmuję się fotografią, filmem, no i wszystkim, co związane jest z byciem po prostu ładnym i estetycznym. Ja to bardzo lubię, więc ten obrazek, który ja oglądam w lustrze siebie, też chcę, żeby mi się podobał, żeby był spójny wizualnie. I teraz ja wiem, co nosić, żeby ten obrazek był taki mega dopełniony, żeby to, co widzę w lustrze, było mega spójne wizualnie i dawało mi mega satysfakcję. Pierwsze kroki, które już po 2 dniach uczyniłam, to zmieniłam moją biżuterię na twarzy na rose gold, czyli na takie ciepłe, różowe złoto zamiast srebra, oraz zmieniłam eyeliner z czarnego na czekoladowy brąz i po prostu tutaj nie będziecie widzieć tego, ale ja widzę, tak moja uroda rozkwitła. Jestem taka miękka, taka ciepła się zrobiłam przez takie małe zmiany. Byłam również w galerii handlowej. Po raz pierwszy w życiu kupiłam sobie 2 szminki, ponieważ dostałam taką rozpiskę, w jakich kolorach jest mi dobrze, mimo że nigdy nie używałam szminek ani błyszczyków. To 2 takie sobie kupiłam, oczywiście wegańskie, nietestowane na zwierzętach. Ta jest z firmy Pierre René, ta jest z firmy Catrice. No i tak chodziłam po centrum handlowym, wysmarowałam się oczywiście krzywo jedną z tych szminek, jadłam wegańską drożdżówkę z morelami, po prostu jadłam tą drożdżówkę razem z tą szminką i było naprawdę super, po prostu bawienie się swoją kobiecością, odkrywanie swojej kobiecości. Po mojej analizie kolorystycznej kupiłam też sobie taki piękny kapelusz w kolorze Milk Chocolate, czyli ciepłego brązu, i nie mogę się na siebie napatrzeć, jak pięknie wyglądam w ciepłych, zgaszonych kolorach wokół mojej twarzy. To, co na pewno się zmieni, to to, jakie kolory ubrań będę kupować. Ja całe życie marzyłam o tym, żeby ubierać się w kolorach ziemi, w takich brudnych, nudziakowych. Całe życie myślałam, że to nie jest dla mnie, no bo zawsze nosiłam błękity, niebieskie, zimne kolory i na pewno moja garderoba kolorystycznie bardzo mocno się zmieni. Widzę, że wszystkie ubrania, w których siłą rzeczy jakoś tak wychodziło, że w nich nie chodzę, no to są właśnie ubrania, które są za jasne, za ciemne i o zimnym odcieniu. Polecam taką sesję indywidualną u kolorystki profesjonalnej kobietom i panom oczywiście też, które to czują. Uważam, że jest to coś fenomenalnego, coś, co się robi raz w życiu, a co może nam zupełnie zmienić perspektywę tego, w czym dobrze wyglądamy, co nam służy, w czym wyglądamy na zdrowych. Wszystkie gwiazdy, wszystkie osoby publiczne, osoby, które pokazują się w telewizji, czy aktorzy, również aktorzy na planach filmowych, zdjęciowych, no to tam jest podstawą taką korzystanie z analizy kolorystycznej, czyli żeby dobrze wyglądać w ubraniach. Oczywiście to nie jest tylko dla osób publicznych, ani tylko dla żadnych gwiazd, bo ja też nią nie jestem, ale dla mnie taka sesja analizy kolorystycznej mnie i mojej osoby to jest takie rozpieszczanie mnie jako kobiety. Po prostu oddanie się komuś, kto o ciebie zadba, kto przez 2 godziny poświęca ci czas, pomaga ci zobaczyć i ustalić, co jest dla ciebie dobre, w czym możesz się dobrze czuć, w czym możesz błyszczeć. To jest taka na maksa dla mnie po prostu kobieca energia. Rozpływanie się w swojej kobiecości, w tym, co ona niesie, w tym, jak można wykorzystywać jej indywidualne dary, bo każda z nas ma inny typ kolorystyczny, ich jest takich podstawowych 12. Do każdej z nas pasują inne ubrania, inny kolor biżuterii,
I to rozpuszczenie się w tym, że ktoś się tobą zajmie, ktoś ci pomoże, ktoś ci profesjonalnie doradzi, to jest dla mnie coś absolutnie niesamowitego. I chciałam tą analizą kolorystyczną podzielić się na kanale, tak naprawdę, żeby pokazać jej drugie dno, tak? Że to nie chodzi o to, że teraz już wiesz, jakie masz kupować ubrania i takie sobie możesz kupować. Możesz sobie ich nie kupować, w ogóle nie o to chodzi. Dla mnie to było o takim poznawaniu siebie, uwydatnianiu swojego kobiecego piękna, o rozpoznawaniu siebie, swojej kobiecości, swojego typu urody, o uczeniu się tego, jak mogę swój indywidualny typ urody wznosić, upiększać, ukazywać. I to jest dla mnie bardzo mocno o kobiecości, bardzo mocno o takim wewnętrznym zadbaniu o siebie, a to co na zewnątrz, te wszystkie ubrania, te szminki, którymi nie oszukujmy się, i tak się nie będę malować, przecież ja nie chodzę w szminkach, to jest tylko materialna część tej zabawy, to co jest na zewnątrz, to co jest widoczne, ale tak naprawdę w tym wszystkim chodzi o to, co jest niewidoczne, o to coś w środku, o to, jak my się w czymś czujemy, czym my emanujemy. I ja teraz, kiedy otuliłam się tym ciepłem, tymi ciepłymi barwami, tym wszystkim zgaszonym, co teraz ta pogoda niesie, bo w ogóle, żeby było śmiesznie, byłam na tej analizie drugiego dnia jesieni i dowiedziałam się, że właśnie jestem tą miękką jesienią. Te wszystkie pastele, te wszystkie nudziaki, to jest coś, co zmieni moją szafę, co zmieni też mój sposób tego, jak ja siebie wyrażam i wpłynie bardzo mocno na to, jak ja sama ze sobą się czuję. Więc wszystkim kobietom i również mężczyznom zainteresowanym bardzo taką sesję analizy kolorystycznej polecam. Powiedziałam Wam także na początku, że opowiem o kosztach. Ja mieszkam w Bielsku Białej, to jest taka średniej wielkości miejscowość i u mnie w mieście, bo wcześniej się orientowałam, taka wizyta kosztuje 400 zł, natomiast ja dorwałam promocję za 350 zł, więc spontanicznie się zapisałam i postanowiłam dać sobie tą przyjemność. Wiem, że w Warszawie takie analizy to jest cena od 500 zł w górę. Czy to jest mało, czy to jest dużo? Dla mnie, biorąc pod uwagę, że jest to coś, co robisz raz na całe życie, to jest to niewiele. 350 zł za wiedzę, którą ja dostałam, która jest aktualna do ostatniego dnia mojego życia, dla mnie, dla mojej osoby, co bardzo dużo zmieni we mnie, w mojej fizyczności, w mojej też psychice, takiego nauczenia się siebie, to nie jest dużo. I jak rozmawiałam z Karoliną, u której byłam, ona powiedziała, gdybyś ty miała wszystkie te tablice i wszystkie te chusty w domu, ty byś sama doszła do tego, w czym ci jest najlepiej. Ale nikt z nas tych wszystkich tablic, które widzieliście, i tych wszystkich chustek nie ma. I kupienie ich byłoby 10 razy droższe niż taka sesja z kolorystką, więc dla mnie nie jest to dużo. Dla osób, które nie wiedzą do końca, w czym dobrze wyglądają, w czym się dobrze czują, nie umieją tego rozpoznać, tak jak ja w moim kolorze włosów, to jest to coś, co jest mega fundamentalną zmianą. I bardzo Wam polecam. I niech ten film będzie taką przypominajką dla nas wszystkich kobiet, aby dbać o swoje naturalne piękno. To jest też coś, co przemycam Wam na moim kanale. Dbanie o takie naturalne piękno, o to, jak zmienia się moja twarz pod wpływem automasażu dłońmi, masowaniem mojej twarzy kamieniem gua sha, tak zwanym face fitnessem, czyli ćwiczeniem mięśni twarzy. I zamiast wstrzykiwać sobie botoks i robić różne nienaturalne rzeczy, to właśnie masaż twarzy, analiza kolorystyczna, analiza, po której wiemy, w co się ubierać, żeby wyglądać dobrze, zdrowo, żywo, to jest takie dla mnie naturalne dbanie o siebie. I z tym chciałabym Was zostawić, do tego chciałabym Was zachęcić, abyście nie skąpiły na siebie, abyście dawały sobie rozkosz i przyjemność i to, po czym czujecie się dobrze.